Z pierwszych ustaleń wynika, że Volkswagen Passat na angielskich numerach jechał od strony Kamiennej Góry w kierunku Wałbrzycha. Na łuku zahaczył o jadącą z nadprzeciwka ciężarówkę z przyczepą. Do szpitala przewiezieni zostali wszyscy podróżujący Passatem, dwoje dorosłych i troje małych dzieci. Według świadków nie wszystkie dzieci jechały w fotelikach. Na ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego ucierpiało 5 osób jadących samochodem Volkswagen Passat na numerach brytyjskich, aczkolwiek są to prawdopodobnie obywatele polscy. Wśród tych 5 osób wszystkie osoby były przytomne i wszystkie osoby zostały przewiezione karetką pogotowia do miejscowego szpitala. Wśród tych 5 osób była trójka dzieci, których stan na chwilę obecną jest szacowany jako dobry. Z relacji kierowcy ciężarówki wynika, że osobowy samochód wpadł w poślizg i bokiem uderzył większy pojazd. Ja jechałem z góry samochodem i z naprzeciwka jechał samochód osobowy. Później zobaczyłem, że samochód osobowy wpada w poślizg, no i uderza we mnie i odbiłem maksymalnie w prawo, jak to się dało, ale już nie zdążyłem uciec od niego. Prawdopodobnie wpadł w poślizg, ale ja tego nie umiem. Nie mogę tego stwierdzić, że to tak się stało. Podbiegłem do pani i pytam się, czy są rany, nie? I pani mówi, że dziecko jest ranne i pan nie może wyjść z samochodu. I w tym momencie zaraz zadzwoniłem po pogotowie. Na miejscu były dwie karetki i dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry. Przyczyny wypadku ustalą technicy policyjni, aczkolwiek można przypuszczać i domniemywać, iż jest to spowodowane złymi warunkami panującymi na drodze i niedostosowaniem prędkości do tychże warunków. Nasze czynności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy pogotowiu, w opatrywaniu osób poszkodowanych, wsparciu psychicznym tych osób i oczywiście odłączeniu zasilania od pojazdu w samochodach. Przez 30 minut droga była nieprzejezdna.